Dzień dobry, nazywam się Michał Gaca, prowadzę gospodarstwo w powiecie rawskim oraz prowadzę firmę pod nazwą Agromod, w której produkuję wygarniacze gałęzi, belki herbicydowe i inne maszyny szkółkarskie oraz tutaj zrobiliśmy taką platformę samojezdną na potrzeby swojego gospodarstwa, którą mogę też zaoferować dla klientów. Platforma jest zbudowana na podwoziu pojazdu komunalnego Hansa z 1984 roku. I tutaj jest zamontowany silnik Mercedesa 2 litry 400 cm3 o mocy około 70 koni mechanicznych. Silnik jest w bardzo dobrym stanie, ponieważ ten pojazd był praktycznie niewyeksploatowany. Został zwiększony rozstaw kół, zdjęta cała góra, rama delikatnie wzmocniona. No i zamontowaliśmy na tym platformę nożycową na dwóch siłownikach. Teraz z racji tego, że podnosi się 2 metry, czyli może na 3,60, tak? Z tego, że w gospodarstwie posiadamy sieci antygradowe oraz takie sieci przeciwdeszczowe, ogólna powierzchnia około 6 hektarów, więc ta platforma z tą wysokością idealnie się nadaje, praktycznie bez podnoszenia do rozpinania, do zwijania delikatnie podnosimy. Bo jest, ona ma tak duży udźwig, że możemy załadować paletę pustaków plus zaprawę. Jakie udźwig ma? 2 tony. 2 tony. Platforma posiada napęd hydrostatyczny i dzięki temu, że jest na hydrostacie, mamy bardzo duży zakres prędkości. Konsola sterownicza w tej platformie to jest oryginalna po przeróbkach z tego pojazdu. I tak, mamy wskaźnik paliwa, wskaźnik godzin, wskaźnik temperatury silnika, plus kontrolki od świateł, przełącznik kierunkowskazu, włącznik świateł, podgrzewanie świecy, ponieważ ten silnik jest starszej generacji, za każdym razem, póki nie jest odpowiednio nagrzany, musimy go podgrzewać. Tutaj jest wyłączanie, tu mamy gniazdko USB do ładowania telefonów, bezpieczniki i mamy 2 biegi. Jeden bieg mamy terenowy, tak zwany żółw, który przy większych prędkościach obrotowych silnika daje nam jakby taką większą moc, jakbyśmy się zakopali, żeby wykorzystać napęd na 4, ale generalnie tego nie stosujemy. Używamy tylko jednego biegu i dzięki napędowi hydrostatycznemu mamy bardzo duży zakres prędkości. Możemy w sadzie jechać praktycznie 100 metrów na godzinę, a regulując tego gazem, dodając gaz na maksa, możemy rozpędzić do 25 km na godzinę. Czyli jeżeli mamy tam gdzieś oddalone gospodarstwo dalej, to jest bardzo dobre rozwiązanie, bo nie trzeba schodzić, wchodzić, nic przełączać. Mamy jednym biegiem, mamy duży zakres prędkości. Tutaj mamy podnoszenie, góra, dół. Podnoszenie jest też regulowane prędkość opadania zaworem, który na dole sterujemy. I tutaj mamy zakres przód i tył, bo dzięki napędowi temu hydrostycznemu możemy tak samo jechać do przodu, tyle samo kilometrów, co i do tyłu, bo tylko się zmienia kierunek obrotu silnika hydraulicznego. Boki są otwierane mechanicznie, z tego względu, że uważam, że to jest zbyteczne hydrauliczne, bo przy pracy z ludźmi takie rozwiązanie jest prościejsze, nie wymaga jakiejś siły, naciskamy tylko przycisk i wysuwamy, zsuwamy. Filtr hydrauliki, chłodnice oleju hydraulicznego oraz zbiornik. Więc tutaj nic nie musieliśmy przerabiać. Dzięki temu, że to miało z przodu narzędzia typu pług lub piaskarkę, takie rzeczy, to mamy tutaj rozbudowaną hydraulikę, którą sobie zostawiłem i steruje się tam rozdzielaczem takim zwykłym mechanicznym, który tam jeszcze na jakieś elektryczne przerobić. Plus tutaj tą wajchą zmieniamy zakres, czy ma być sterowana tylko przednia oś, czy mają być 2 osie sterowane. Tutaj mamy rozdzielacz do tylnych gniazd hydrauliki. Które planuję wykorzystać, bo teraz po tym sezonie użytkowania bez absolutnie żadnej awarii planujemy teraz dobudować tutaj w tylnej części podnośnik typu TUS, aby zaczepiać drugą platformę ciąganą,